Dziewczyny czy chłopaki? Chyba dziewczyny. Chyba chłopaki. Ale dziewczyny mają siły, jest i dziewczyn. Wstajemy, paluszki. Dodajemy zmiłce. Kiwamy tak na zgody. Mówiąc, tak, tak, wszystko będzie dobrze. Tak, tak, tak. Ciaka, cia. I dajemy sobie takiego słodkiego buziaka, rodzinnego, takiego przytulamy się tak mocno. Miłego, miłego buziaka. I uwaga, przodem do mnie, młodeczki. I reszto. Uwaga, wszystko. I raz. I przeskok! Dzisiaj babcia, widzę cię! Przodem do mnie, obie do góry. Zobaczcie, do góry idziemy. I teraz to samo dole. I uwaga, moje wszystkie opinie, te pieski, gdzieś Andrzej Adel się zagubiła. Antosia, to na rok niesamowicie, kurwa, jego święta. Obie syreny były naprawdę super. No nie da się ukryć, że Anta się zdobywają dziewczyny. Dziewczyny, byłyście szybsze, ale to nie koniec. Powiem, co trzeba zrobić, aby zdobyć teraz drugi punkt. Czyli ta drużyna, która szybciej przyprowadzi tutaj, na miejsce, zamiast siebie, albo mamę, albo tatę, albo babcię, albo cioci, albo wujka. Ta drużyna, która pierwsza przekaże cztery czapki i ustawi tutaj, zamiast siebie, osoby dorosłe, zdobywa kolejny drugi punkt. Na razie jeszcze nie zaczynamy. Uwaga, odliczamy głośno. 3, 2, 1, start! I stop.
stop. Dobrze. Dobrze. 4-4, dobra. Dokładnie w tym samym momencie. Dokładnie było w tym samym momencie, a więc przyznaję po jednym punkcie. Tak, zamieniamy się czapkami. Zamieniamy się czapkami w takim razie. I teraz tak. Wszystkie dzieci, które brały udział w tej konkurencji, zapraszam na scenę tutaj do mnie. Chodźcie. Uwaga, dzieci na scenę. Będę. Włóż to na głowę, to cię przynajmniej nikt nie pozna. Co ty? Stąd będziemy dopingowali. I teraz posłuchajcie, w tej ostatniej konkurencji będzie można zdobyć aż 3 punkty. Więc wszystko to, co było dotychczas, przestaje się liczyć. Zaczynamy od nowa. I teraz tak, muszę przyjrzeć się obu drużynom. W drużynie tutaj złotej mamy 3 panów i 1 kobietę. I dziecko. W drużynie tutaj niebieskiej mamy no pół na pół. Jak myślicie, kto wygra? Drużyna złota czy niebieska? Złota. Złota czy niebieska? Niebieska! Polskie złota. Złota czy niebieska? Złota! A, niebieska! Złota albo złota, albo złota. Tak. Uwaga, oni są już gotowi. Odliczamy! Bądź go. 3, 2, 1, taka torpeda i się nie udało. Dobrze, dobrze, ale posłuchajcie. Dzisiaj nie ma przegranych. Dzisiaj mamy tylko zwycięzców. Oczywiście wszystkie dzieci otrzymują nagrody. Dla rodziców nagrodą już była sama możliwość, że mogli pobiegać, nie? Na tych miotłach. Zatem wielkie brawa dla rodziców. Jeszcze większe brawa dla dzieci. Wszystkie dzieci zapraszam do mnie tutaj. Tak, brawa. Odeszła z żalem w niebo skłon. Poleciła mu, by stworzył miasto właśnie on. Zamek w rynku, gród w ulicę. Kiedyś może sukiennice. Tak z roku na rok. Strach wyglądał to. Tak z roku na rok. Świat wyglądał tak. Jak od słowa do czynu dzieli ślany szlak. Powstawało miasto Kraków, w którym rządził krak. Tam też żyli prapolacy, wszyscy w koło, jakoś tacy. Tak z roku na rok, strach wyglądał to. Tak z roku na rok, strach wyglądał to. Tak z roku na rok, aż się zjawił to. O tak. Hej, 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 hej. Hej, 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 słuchajcie. Ej, słuchajcie nas poddani. Smok przyleciał z wielkiej grani. Padł na Wawel do jaskini i się jakoś dziwnie śli. Zamykajcie, zamykajcie. Zamykajcie chaty z drewna. Zamykajcie chaty z drewna, bo w wieży skrył się król. Raczej tak, królew. Drży i patrzy się z wysoka. Ej, maluchy, wy się nie bójcie, słuchaj. A, słyszysz? Ja słyszę. Słyszysz? Jakiś ryk, tam w jaskini jest smok dziki, konie, owce, je parami. Ty, a ludzie je? Czasami. Ale nie bój się, dobrze? Nie bój się! To żart, że pewna. Problem jednak ma królewa. Dobrze, słówko tu zamienię. Smok ma takie podniebienie, że zjeść mógłby... Chodzę. Ptaka. No i Wandę, córkę kraka. Drogie dzieci. Drogie dzieci. Drogie dzieci, co to co będzie? Co to będzie? Ale taki smok doleci wszędzie. Krążą plotki po ulicach, że tym smokiem jest smoczyca. No to sprawdźmy to na własne oczy, dobrze? Co z jaskini tej wyskoczy? Ale kto się boi? No kto się boi? Tak? W górę łapkę. Dobrze. Posłuchajcie, smok ma na królewne chrapkę i nie zjada wcale dzieci. No dobrze, dobrze, ja pędzę, bo czas leci.
Pędzę, pędzę, bo czas leci. Chodzi, no, ale któryś bestie to przegoni, prawda? Dobrze, schowaj w końcu się, królewo. No mam rycerzy, no może oni. Dobrze, idę głosić me orędzie. Niech usłyszą o tym wszędzie. Idę głosić me orędzie, o. Och, moje orędzie. Orędzie, orędzie. Hej, rycerze i ludziska, smok wyrzuca ogień z pyska. Pożreć może owce, konie, śmiało naprzód, szable w dłonie, pazurami skały drapie. Jeśli ktoś te bestie złapie lub przepędzi, gdzie pieprz rośnie, no to ja go wynagrodzę z głośnie. Kaczka! Ale kostki niczym wygałaczka. Jeszcze byk i baran w łowie. Jak teraz ich zarobi. Oj, oj, pojadłam! Oj, pojadłam! Ale pies. Ja znikam do jaskini, siesta, znikam do jaskini.